że Sowieci zrabowali całą masę, proszę Państwa, archiwaliów. Tak. Całą masę. Ta polska polityka historyczna też i w tej upadki, jak pan ją ocenia na tym poziomie Polska-Rosja, miesięcznica, kiedy przypominamy sobie Smoleńsk 2010 roku, też no, można powiedzieć przynosi jak gdyby taki posiew nowych informacji, pytań, które sobie stawiamy. A co więcej, chciałem też zapytać pana o pomniki, które też są taką kartą przetargową, czy Berlina, czy Armii Czerwonej, bo znowu ktoś pomazał je czerwoną farbą przy okazji właśnie wspomnienia powstania warszawskiego. Oczywiście, że można powiedzieć, że atakowanie pomników jest rzeczą niestosowną, ale po pierwsze, to nie są żadne pomniki. Już kilka lat temu jedna z sędzin warszawskiego sądu wyraźnie stwierdziła, uniewinniając tych, którzy pomalowali pomnik Armii Czerwonej w Parku Staroszewskim w Warszawie, że oni nie atakowali żadnego pomnika, tylko atakowali jakiś tam obiekt, ponieważ pomniki to są miejsca upamiętniające bohaterstwo Polaków, czy też ludzi, którzy dla Polaków działali. Natomiast pomnik Armii Czerwonej nie upamiętnia żadnego bohaterstwa i ma niczego wspólnego z niepodległością Polski. I to jest wstyd. Nie dla tych, którzy po tych pomnikach malują, tylko to jest wstyd dla pani prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, jednocześnie wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, że w dalszym ciągu w stolicznym mieście Warszawie, w niepodległej Rzeczypospolitej, stoi pomnik komunistycznego satrapy, komunistycznego dowódcy Wojska Polskiego podporządkowanego Moskwie Zygmunta Berlinga i ona nie widzi w tym nic złego. Oczywiście w najbliższych miesiącach ten pomnik zostanie usunięty, podobnie jak pomnik Parku Skaryszewskim, bo Sejm podjął taką właśnie ustawę o dekomunikacji przestrzeni publicznej. Ale wydawać by się mogło, że samorządowcy powinni sami wcześniej te pomniki pousuwać. Tymczasem w niektórych miastach pomniki nadal stoją. Ostatnio w Kalwarii Zebrzydowskiej piękny art władz Kalwarii, żeby usunąć taki pomnik jeszcze zanim wejdzie ta ustawa. A pani Gronkiewicz-Waltz, będąca prezydentem miasta stołecznego, miasta bohatera, miasta, które się odznaczyło w walkach z poszczególnymi okupantami i najeźdźcami,
nie widzi niczego niestosownego w tym, że na terytorium tego miasta stoją w dalszym ciągu pomniki zdrajcy polskiej racji stanu, jak i półgenerał Zygmunt Bernik i pomnik Armii Czerwonej, która wiadomo przecież Polski nie wyzwalała, tylko przepędzała z Polski Niemców dla swoich własnych interesów. I dlatego jestem bardzo wdzięczny również panu ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu, który wczoraj w bardzo zdecydowany sposób odpowiedział panu ambasadorowi Federacji Rosyjskiej w Polsce, który znowu zaatakował Polskę za to, że są niszczone pomniki Armii Czerwonej i żołnierzy sowieckich w Polsce i że powiedział wręcz, że gdyby nie Armia Czerwona, to Polska nie byłaby dzisiaj krajem niepodległym. No to jest po prostu fałszowanie historii. Ja rozumiem, że wielkomocarstwowość rosyjska, wcześniej sowiecka, czy to Biała Rosja, czy Czerwona, to nie ma znaczenia, domaga się od funkcjonariuszy tego państwa, żeby tego typu sformułowania wobec Polaków, czy też innych narodów, które się wyzwoliły spod komunizmu po roku 1989 formułowali. Natomiast bardzo dobrze, że pan minister Waszczykowski od razu odpowiada, żeby sobie przypomniał pan ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, że przecież to razem z Hitlerem Stalin w 1939 roku dokonał rozbioru Polski i II wojna światowa rozpoczęła się wspólnie od napadu Rosji i Niemiec na Rzeczpospolitą Polską. A poza tym porozumienie, jakie zawarte zostało na temat ochrony cmentarzy w roku 1994 wzajemne między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej wyraźnie mówi o tym, że to chodzi o przenoszenie grobów, mogił, które są gdzieś jeszcze w miastach, na najbliższe cmentarze, bo Sowieci mieli taki zwyczaj, że chowali swoich poległych w centrach polskich miast po to, żeby zaznaczyć, że oni są właśnie tutaj panami. To wymaga pewnych ustaleń, zresztą te ustalenia są i te groby cmentarze są przenoszone. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy pomników, tak jak słusznie uważa pan minister Waszczykowski, te pomniki były stawiane bardzo często przez lokalne samorządy, które chciały się po prostu przypodobać Sowietom i te samorządy powinny je zlikwidować, ale jak nie zlikwidują, to zlikwidowane zostaną one przez wojewodów jako przedstawicieli władzy państwowej na mocy tej właśnie niedawno podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej ustawy polskiego parlamentu. Nie ma w polskiej przestrzeni publicznej, poza muzeami, skanzenami sztuki socrealistycznej, miejsca na to, aby stały pomniki Armii Czerwonej, tak samo jak nie ma miejsca na to, aby stały pomniki Wehrmachtu, czy Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy innych formacji, które Polaków zniewalały. Idąc też dalej po tej linii pamięci historycznej, polskiej polityki historycznej, chciałem zapytać o dzisiaj akurat okrągła rocznica, 80. rocznica antypolskiego rozkazu NKWD, czyli początku sowieckiego ludobójstwa na Polakach, obywatelach Związku Sowieckiego. Trwało ono aż do wybuchu II wojny światowej. W wyniku tego rozkazu, także na skutek rozkazu antykułackiego, w ciągu kilku lat NKWD zamordowało około 250 Wspomnienia, Muzeum Wojska Polskiego, historia, nawet Chińczycy, proszę Państwa, rozglądali się. Ja mówię, come in, entrance free, Chińczycy powiedzieli, weszli do Muzeum Wojska. Nawet tam są miecze chińskie. Zapraszamy zwiedzać, sprawdzać, a podziwiać, gdy nadaje nasze radio. To kefele w roku. Jak Pan do tego się odniesie, czy jak do tego my powinniśmy się również odnieść. Niezwykle istotne, bo dokładnie dzisiaj przypada rocznica tego dnia, 11 sierpnia 1937 roku, kiedy Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Nikołaj Jeżow na polecenie Józefa Stalina wydał rozkaz numer 00485 rozpoczynający tak zwaną operację polską NKWD, której cel stanowili Polacy zamieszkujący dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu ryskiego objął swoje władanie w roku 1921 Związek Sowiecki. I bardzo dobrze, że o tym mówimy, dlatego że dla nas najczęściej ludobójstwo sowieckie dokonane na Polakach jest symbolizowane Katyniem. Nie innymi miejscami, ale Katyń to jest taki symbol. Tymczasem Katyń to rok 1940, a już w latach 37-38 była porażająca skala ludobójstwa, która do tej pory jest zapomniana. Niektóre z szacunki z lat 1937-38 mówią o tym, że zamordowano
111 091 osób, a kolejnych 28 744 skazano na wieloletni pobyt w łagrach. Jak zapisano w uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 lipca 2017 roku w sprawie upamiętnienia polskich ofiar zbrodni NKWD, o bestialstwie tego zbrodniczego systemu świadczy fakt, iż masowym represjom i przesiedleniom poddawano także rodziny ofiar, w tym również dzieci, o czym ojciec wspomniał. Dlatego bardzo dobrze, że Instytut Pamięci Narodowej pod prezesurą pana doktora Jarosława Szarka, któremu notabene składam serdeczne życzenia urodzinowe, bo dziś ma urodziny, a więc myślę, że to jest dobra okazja, aby Jankowi złożyć takie właśnie życzenia na antenie Radia Maryja. Otóż Instytut Pamięci Narodowej pod kierunkiem doktora Jarosława Szarka przywiązuje ogromną wagę do upamiętnienia tej właśnie operacji polskiej NKWD, która oznaczała śmierć przez rozstrzelanie niemal 1/5 wszystkich Polaków, którzy po wspomnianym traktacie ryskim znaleźli się w granicach Związku Sowieckiego. Oni byli rozstrzeliwani, oni byli mordowani, oni byli w sposób okrutny prześladowani tylko dlatego, że byli Polakami, ponieważ nie udał się tak zwany eksperyment polski polegający na tym, że na terenie Związku Sowieckiego sformułowano, utworzono takie okręgi, tak zwaną Markrewszczyznę i Dzierżowszczyznę od imienia Markrewskiego, Juliana i Dzierżyńskiego Edmunda, których Polacy mieli być przerobieni na sowiecką modłę, mieli zostać w pewien sposób kształtowani jako sowieccy obywatele. Okazało się, że to się nie mogło udać, ponieważ była przede wszystkim silna wiara katolicka w tych Polakach. W związku z tym wydano ten rozkaz do mordowania Polaków w ramach operacji Ziemi Polskiej. Historycy na Zachodzie mówią o tym, czy nie wahają się nawet na porównanie tej tragedii z Holokaustem. Są też tacy, którzy mówią, że sytuacja Polaka w Związku Sowieckim pod koniec lat 30. no można ją porównać z sytuacją Żyda w państwie Hitlera. Ależ oczywiście, że tak. To jest porównywalna skala, bo ojciec Związku Sowieckiego w latach 1939-1945 zginęło około 150 tysięcy obywateli polskich. To niewiele mniej, bo około 140 tysięcy właśnie zginęło w wyniku tej operacji polskiej, która jest pewnego rodzaju eufemizmem, bo jak podkreślił kiedyś profesor Materski, w gruncie rzeczy był właśnie systematyczny i przeprowadzony mord na Polakach, czyli klasyczne ludobójstwo, gdzie wystarczało być polskiej narodowości, żeby zginąć. Mordowano ludzi za to, że byli Polakami i również za to, że nie chcieli się wyrzec ani z polskości, ani swojej wiary. To jest bardzo, bardzo ważny element naszej pamięci historycznej. Jeżeli już w pamięci historycznej jesteśmy, to również jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że parę dni temu Sąd Rejonowy Katowice Wschód w postępowaniu prowadzonym na wniosek twórcy Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich Adama Słomki podjął precedensową decyzję, chociaż w tej sprawie nie ma precedensów, ale myślę, że to będzie jednak skutkowało wyrokami innych sądów. Świąt śledczych Instytutu Pamięci Narodowej ma obowiązek ścigać przędu przestępcze działania funkcjonariuszy komunistycznych. To znaczy, ktokolwiek był represjonowany, bezprawnie pozbawiony wolności przez funkcjonariuszy ówczesnego państwa, czyli PRL-u, to powinien być w dalszym ciągu ścigany. To nie ulega przedarmi. Bardzo więc dobrze, że z jednej strony usuwamy z Polski relikt komunizmu w postaci pomnik i innych znaków pamięci, a z drugiej strony jesteśmy również gotowi ścigać tych zbrodniarzy, którzy prześladowali Polaków i którzy jeszcze w dalszym ciągu żyją, bo nie są to tacy bardzo starzy ludzie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz. Myślę, ja chciałem jeszcze, jeśli można, tak, pozwolić dosłownie dwa zdania powiedzieć, tak, ponieważ tutaj takie troszeczkę pro domo zła. Jako przewodniczący Komitetu Wigilantów w tym Józefa Piłsudskiego pragnę serdecznie zachęcić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, aby na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zechcieli oddać swój głos na kopię Józefa Piłsudskiego jako jeden z tych elementów graficznych, które mogą się znaleźć w planowanym na przyszły rok stulecia niepodległości Polski w nowym paszporcie. Polska mówiła mowę. Kobiet Józefa Piłsudskiego, 4,5 tysiąca ziem przesiąkniętych polską krwią złożonych, jest zupełnie niekontrowersyjnym, jak wiele innych, a jednocześnie pięknym symbolem niepodległej Rzeczypospolitej.
byłoby nam bardzo miło, żeby właśnie kopii Józefa Piłsudskiego wśród innych, bo ma być 6 takich znaków granicznych, znalazł się w polskim paszporcie. Także bardzo serdecznie proszę o oddanie głosu na kopię Józefa Piłsudskiego i myślę, że to przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia, które również jest związane bardzo blisko z tym kopcem, byłoby pięknym gestem. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Jerzy Bukowski, historyk, rzecznik porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. Struktura demokratycznego państwa jego lat w 1918 roku i 1919 ustanowiliśmy przez dekrety naczelnika państwa w ciągu kilku miesięcy. W 21 roku nie ma większości. Jeśli się kto to ma znać, to widzimy na Karolicz historyk z takich kilkoty nie był jeszcze. Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Dziękuję państwu za to. To jaka diagnoza? Bo my, odwzięcy i kurczę, mogą wskazywać na relacji. Tylko mi dwie. Osłabienie wieju i zakrzepy. To pan proponuje. O zastosowa się Rosji. Bo lepiej się żyje od jawy żyrafy. Poza tym tabletki Rosji są dostępne do agroteksu. Rosji, wielość wiaski. Przede wszystkim zapoznaj się z treścią ilości dołączonej do zachowania, więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do refinatu 250 mg. Przeciwwskazaniu i wrażliwość i cokolwiek składnik leku. Dużo było pytanie, że nie wiedziałem, ale przyznam się, że wydarzy. I mój to wiedzą. Kurwa, chcecie rządem Dejk Baxter, nie mówię. Dejk może wierać w tych względy, które stopniowo przydatają naturalnie się na prawości. Zmęczy się tym na Dejk Baxter, pan decyduje na wiele przyglądów. Nie szkoda, w takiej okazji. Już jutro, ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Mediaekspert. Drodzy Państwo, dziś na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja o 18.15 w telewizji Trwam Westerplatte Młodych spotkanie z pielgrzymami wieczorem w czasie wzrastania. My też mieliśmy okazję towarzyszyć w pierwszej modlitwie przy świętej, którą transmitowaliśmy z naszej katedry. Pielgrzymce diecezji toruńskiej idźcie i głoście razem z Marią. To już 39. pielgrzymka. Jest z nami ksiądz Łukasz Skarżyński. Pielgrzymka, wymodlić się do Matki Boskiej i już. ...kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Chcesz zadbać o wątrobę? Wypróbuję Senior z wyciągu z kurczy malonga, który wspiera pracę wątroby. Suplement diety Senior zawiera też... Także widzicie Państwo, jeszcze można nawet w święta zarobić na reklamie, jeszcze na tych warkach zarobić jak najwięcej, jak przed wojną drugą światową handel był tak bardzo silnie rozwinięty, że Żydzi mogli sobie tutaj oj pobalować. No było krótko do czasu. Zmniejszyłyśmy trzaski, żebyśmy mogły dotrzeć aż do samej Alaski, kiedy nadaje nasze radio. To KFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Serum z Elajnową stymuluje cebulki
Serum zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogłębia brwi i rzęsy już 30 dni. Po reklamie. Autopromocja. Dźwięk tygodni. Program, w którym widzimy się rozmaicie promocjami. To naprawdę zaskakujące, że warto mi poświęcić w Trwa usuwanie zniszczeń po piątkowych nawałnicach. Pomagają wolontariusze, wszechstronną pomoc deklaruje rząd. 200 rekonstruktorów, kawaleria, wozy bojowe i efekty pirotechniczne. W Ostrowie odbyła się 13. rekonstrukcja bitwy warszawskiej. Tajwan podwyższa gotowość bojową swojej armii. To odpowiedź na wzmożoną obecność chińskich myśliwców. Brawo, Polska, zapraszam. Blisko 1000 wolontariuszy pomaga mieszkańcom Rytla w piątkowej nawałnicy. Przyjeżdżają z okolic Chojnic, Łąga, Zblewa. Są też osoby z Łodzi czy Zabrza. Pomagają firmy i prywatni przedsiębiorcy. Oprócz żywności, środków higienicznych i innych rzeczy potrzebne jest też paliwo, mówią sołtys Rytla Łukasz Osowski i jedna z wolontariuszy. Zgłosił się Lotos, który zadeklarował, że pomoże nam w wypełnieniu paliwa, bo ilość drewna to 1,5 miliona m3 drzewa, które trzeba będzie pociąć w perspektywie. I oczywiście jest to większość lasów państwowych, tak? Ale my w tej chwili na swoich posesjach też musimy sprzątać i nie jesteśmy na to przygotowani. Oleje do smarowania łańcuchy, wiem, że są potrzebne rękawice też, folie na dachy. No głównie paliwo, no bo firmy zużywają, tak? Bo tym spodem ze swoimi, no ale jednak paliwo jest potrzebne, bo to na bieżąco jest wycinane. Potrzebne rzeczy można przenosić do Ośrodka Kultury w Rytlu, który działa od 9 do 21. Tam również osoby poszkodowane przez wichurę i te, które pomagają w porządkowaniu, mogą zjeść ciepły posiłek. O wszechstronnej pomocy dla poszkodowanych w weekendowych nawałnicach zapewniła premier Beata Szydło, poleciła uproszczenie procedur, by ośrodki pomocy społecznej mogły jak najszybciej wypłacać przeznaczone na ten cel pieniądze. W sumie na wypłaty przeznaczono ponad 30 milionów złotych. Poszkodowani mogą się zgłaszać po zasiłek do 6 tysięcy złotych. Wstępny bilans nawałnic to 6 ofiar, ponad 50 osób rannych, w tym 12 strażaków, 3688 zniszczonych budynków, głównie mieszkalnych i zniszczonych 30 tysięcy hektarów lasów. 200 rekonstruktorów, kawaleria, wozy bojowe i... Także wielka nieszczęścia, wielkie nieszczęścia, proszę Państwa, tutaj na cały świat. No w Polsce. Dzisiaj mówimy o cierpliwości, mówimy o powściągliwości, że może Martusia, tutaj też sięgamy do kanału El Mercedes, pokazujemy bardzo wiele przykładów takich, których, gdzie osoba, która w sumie była pijaczką, to potem się tak odzwyczaiła od picia alkoholu, że mogła być dla innych wzorem, niesamowitym wzorem. Nie picia w ogóle, nie, no tam nie upijania się, to już jest końcówka, ale nie brać do ust, nie brać tej trucizny i świństwa. I nasze Martusie, proszę Państwa, są wspaniałe, edukacyjne, są przykładem wielkim, że można było nad tym zapanować, to po pierwsze, czyli nad sobą panuje, kontrola nad sobą, ale że potem jeszcze jestem z przykładem dla całego świata. Mówimy dzisiaj o duchu świata, złego świata. Kościoły tego ludzi nie nauczyły, że świat w Biblii jest w sensie pejoratywnym, a jak w Biblii, jak w Słowie Bożym jest w sensie pejoratywnym, to wiadomo, że Jahwe, Bóg do nas przemawia, że świat leży w mocy złego, prawda? I dlatego Jezus powiedział, że ja nie jestem z tego świata, ale nie tylko dlatego, że Jezus jako wyjątkowy przyszedł z nieba, tylko dlatego, że jego życie i jego działalność nie miała popierać poczynań tego świata złego, bo świat należy do diabła. Biblia mówi, że Bogiem tego świata jest diabeł. Jezus, jak rozmawiał z faryzeuszami, to powiedział, że ojcem z kolei waszym jest diabeł. Dzisiaj też tych faryzeuszy i saduceuszy możemy szybciutko rozszyfrować, bo są odpowiedniki. Wszystko jest to samo, tylko etykieta jest inna. Towar jest ten sam, proszę Państwa.
Wszystko jest, Państwo zobaczą, jak my pójdziemy do Muzeum Wojska Polskiego, czy to pójdzie Chińczyk, czy to pójdzie kto inny, to w każdym kraju były wojny. Wojna zawsze i wszędzie. No, tak samo jak wody ziemię wypełniają w ponad 70%, czyli więcej niż ziemi jest, oceanów, mórz, wody. Tak samo więcej wojny było na przestrzeni, w historii ludzkiej. Więcej wojny było niż pokoju. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest po pierwsze pod wpływem diabła. My tutaj ciągle mówimy, że można jakby się ustrzec pokus szatana diabła, zapanować nad sobą, bądź bohaterem, panuj nad sobą, nie bądź niewolnikiem. Mówimy to o niewolnikach szatana diabła. Możesz nad sobą zapanować i być dobrym przykładem dla ludzi, dla innych. Bądź misjonarzem. Misjonarzy nie ma, ludzie żyją dla siebie. Nawet się czasem dziwią, że ktoś poświęca swoje życie w służbie innym ludziom, żeby pomóc im, aby mogli żyć z Panem Bogiem w zgodzie, aby w ogóle mogli poznać tego Pana Boga, bo ludzie nie znają Boga, znają diabła. Świat w Biblii jest w sensie pejoratywnym. Świat jest diabli. Bogiem tego świata jest szatan. Tak, bardzo wiele przykładów mamy takich, które o tym świadczą. Czytać Biblię, czytać, nie bzdury czytać, nie gadać bleble. Tutaj już mamy w kanale El Mercedes, proszę wsłuchiwać się w komentarzu naszego radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, o czym blebloczą. Czy bleblocą warszawiacy tutaj? Chińczyków paru było, zapraszam. Najstopa. Wiadomo, że muszą, bo ich strój musi być funkcjonalny. Kiedy podnoszą ręce, żeby zamknąć siłki bagażowe, rękawy muszą być na swoim miejscu. Byłam kiedyś jurorem konkursu, w którym firmy zgłosiły się do zaprojektowania kostiumów dla lotu. I pamiętam, że kiedy w pewnym momencie dziewczyny podniosły ręce, żeby otworzyć właśnie luki bagażowe, to tylko rękawy. Więc jak widać, chodzi nie tylko o wygodę, ale także o bezpieczeństwo. Wszystko jest szczegółowo określone. Fason buta, wysokość obcasa, fason kołnierzyka, oczywiście kolory stroju również. Personel pokładowy jest przed wejściem dokładnie sprawdzany i wszystko musi się zgadzać. Jak nie, to nie mogą wejść na pokład. Niestety nasze linie lotnicze chyba pod tym względem wybijają się, bo stroje nasze są poprawne, ale banalne. Wszystko pozostaje mniej więcej na poziomie, na jakim działa lot. To znaczy jak najtaniej ze strony firmy, oczywiście, bo nie ze strony pasażera, dosyć banalnie i niezbyt efektownie. W moim rankingu na pierwszej pozycji ubrań personelu pokładowego jest Lufthansa. Oni mają różnokolorowe stroje, w zależności od tego, z jakiego kraju oni pochodzą stewardessy. Są granatowe, beżowe, żółte, niebieskie i chyba najlepiej to oddaje atmosferę, ponieważ załogi są dzisiaj trochę takie jak kluby piłkarskie, wielonarodowościowe. Ale na pewno nie są to jedne mundury. Jeśli ktoś leciał kiedyś do Australii, może widział stewardessy Qantas. Ich autorem jest angielski projektant Martin Grant, który specjalizuje się właśnie w projektowaniu strojów służbowych. I tutaj właściwie niczym się to by nie wyróżniało, gdyby nie fantastyczny krój. Obcisła sukienka czarno-czerwona ma takie śmiałe i kośne cięcie przez piersi. Do tego są amarantowe apaszki. To wszystko jest bardzo takie mocne. Mimo gładkich powierzchni te stroje są bardzo wyraziste. Dla Air France zaprojektował mundury francuski projektant Christian Lacroix. Też dominuje prosty granat. Jednym mocnym akcentem jest czerwona kokarda z przodu. Mały akcent, ale ubiera.
Doskonałe są uniformy mało nazwanej linii Virgin Atlantic, której właścicielem jest brytyjski miliarder Richard Branson. Dla nich projektowała Vivienne Westwood. Ubrania zostały wykonane z materiału z recyklingu, zgodnie z filozofią projektantki. I charakterystyczne są dla Westwood właśnie takie mocne cięcia. Koreańskie linie lotnicze ubiera włoski projekt. Także reklama wojska, proszę Państwa. Odwetu, wojny, walki, to żadne osiągnięcie. To właściwie, proszę Państwa, jest sprzeczne z duchem Chrystusa, z duchem chrześcijanizmu, bo chrześcijaństwo, no to wiadomo, że się mordowali, prawda? Kato. Proszę Państwa, kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie. Skąd to jest? A jeszcze z księgi Izajasza wcześniej, 732 rok przed naszą erą, gdy przekują miecze na remiesze. Nawet to jest na frontonie głównego budynku ONZ. Skąd to jest? Z Biblii. No. No ale oczywiście, że w teorii, no ale chociaż niech będzie i to. Trzeba od czegoś zacząć. Bo ta Litka mówi, że zmienia. Ja mówię, najpierw trzeba znać prawdę, a potem można, żeby dostosować do ludzi, trzeba z podejściem. Ludzie pojęcia zielonego nie mają. Jak muszą się gimnastykować misjonarze czy pionierzy u Świadków Jehowy, żeby głosić Słowo Boże, czy w Afryce, czy tu, czy tam, w miejscu bardzo niebezpiecznym, żeby człowieka nie rozdrażnić, bo ludzie są przecież nieraz jak zwierzęta. Jako najelegantsza linia i podobno również najładniejsze stewardesy. Ale teraz na froncie strojów lotniczych szykuje się rewolucja. Air France zapowiada otwarcie linii dla młodych od 18 do 35 lat. Ma się to nazywać ZOOM, pisze się J2OM, nie wiadomo jak to czytać. Bilety mają być tanie, a personel będzie nosił to, co zwykle noszą pasażerowie, czyli białe sportowe buty, kurtki i ubrania w stylu dość unisex. Zamiast koszuli dla panów będzie polo. No to jest jednak takie wyłamanie się zobowiązującej linii mundurów i ciekawe, czy za tym pójdą inni. I czy załogi zaczną wyglądać tak, jak wszyscy przechodnie na ulicy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozsobie zrekonstruowano dziś zwycięską bitwę nad bolszewikami. Widowisko oglądały setki mieszkańców tej miejscowości i okolic. Bitwa, która miała miejsce 97 lat temu, przesądziła o losach wojny polsko-bolszewickiej, a według wielu historyków także o losach Europy. Rekonstrukcję obserwowała Bożena Polkowska. 14 sierpnia na wschodnim skraju Zagorzowa uzdrowiona się linia polskiej obrony. Miasto panią podporucznika Politowskiego rozpiętą w Syranierę po północnej stronie Ciszew również ksiądz Ignacy Skorupka. Kompania Politowskiego przemieszają się po wodzie nieprzyjaciela do naszej polskiej dostawy. Polacy bardzo nie oszczędzają Polak w ostatnim kroku. W pewnym momencie zawalują się szeregi bolszewików. Bolszewicy uciekają w serdecie do drogi. Dalsza okolica popędziła za bolszewikami. Na pole bitwy wjeżdża marszałek Piłsudski. Panie marszałku, mają rozmawiacki godzinę. Dwa słowa bezpieczne, ojciec na kolana. Jana, czy pogląd? Bądźcie niezrobione, łanie różne. Państwo bezpieczne. Panie Jezusie, zginął śmiercią bohatera ksiądz Ignacy Skorupka. Zmarł na placu wojny korupcji Stanisław Makarewicz.
Padło wielu ludzi i robotników, młodzieży z całej Polski, studentów, gimnazjalistów, warszawskich. Przedeszczać pomagały na nich katolicy, otwierały bolszewickie porty i tu pojawili w boju na Grunce Wstępnej. 14 sierpnia 1920 roku. Brawo, dotarł się. Dziś 1920 roku przyjeżdżamy tutaj co roku i co roku są to same świetne emocje. Szczególnie ta ostatnia bitwa na Konia. Tak, tam tym razem tego nie było. Spodobało się, bo my się mieliśmy bardzo blisko i podbiegali i strzelali pistoletami. Rozpoczynała się na miejscu msza święta. Jakie uroczystości mają miejsce w chwili obecnej? W tej chwili ta msza święta jeszcze trwa, ona powoli dobiega końca. Tą msza, którą odprawił biskup Marek Solarczyk, podczas kazania mówił m.in. o bohaterstwie tych, którzy walczyli o Polskę podczas tak zwanego cudu nad Wisłą, nawiązując do tematu, do tamtych wydarzeń, podkreślił, że dziś musimy bronić wartości, tak jak uczestnicy bitwy warszawskiej walczyli w 1920 roku o niepodległość. W kazaniu biskup Marek Solarczyk nawiązał też do odchodzonej setnej rocznicy objawień fatimskich i 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu jasnogórskiego. Przypomniał, że tu w Radzyminie za niespełna 3 tygodnie rozpocznie się peregrynacja upokojonego obrazu jasnogórskiego. Mówił o tym, że 97 lat temu, w lipcu i sierpniu 1920 roku, Polacy modlili się do Maryi i oddali się jej pod opiekę. Tak jak wspominałem, msza święta powoli dobiega końca, na to nie koniec uroczystości. Wkrótce zostaną jeszcze odczytane listy, zaplanowane są przemówienia, zostaną też odczytane listy tych, którzy na uroczystości do Radzymina nie mogli przybyć, m.in. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Potem zaplanowano apel poległych, a także złożenie wieńców na grobach poległych żołnierzy. I całość zakończy się około godziny 19.30. O czym z Radzymina mówił arkadiusz Augustyniak. Serdecznie dziękuję za te relacje. W Osowie niedaleko Warszawy odbyły się dziś uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę warszawską. O tym my mówiliśmy dziś na antenie Polskiego Radia 24. No, przypomnijmy, między 13 a 25 sierpnia 1920 roku doszło do starcia decydującego o losach wojny polsko-bolszewickiej. Wojska polskie, dowodzone przez Józefa Piłsudskiego, pokonały Armię Czerwoną pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego. To właśnie zwycięstwo na blisko 20 lat zapewniło naszemu krajowi niepodległość i równocześnie uchroniło Europę od dalszego ataku bolszewików. Podczas uroczystości w Ossowie zaprezentowana została m.in. nowa książka historyka profesora Wiesława Wysockiego Ossów 1920. Początek cudu nad Wisłą. O tej publikacji oraz o bitwie warszawskiej z profesorem Wysockim rozmawiał Witold Bank. Ossów 1920, początek cudu nad Wisłą. Skąd taki tytuł? Skąd pomysł, aby napisać książkę o
jednej z najważniejszych bitew w dziejach polskiej wojskowości, w dziejach polskiej Rzeczpospolitej. Tu muszę podzielić się z wydawcą, czyli z Belą, do tego tytułu, który pierwotnie napisałem szkic, który miał tytuł Bój pod Osobem 1920. Wydawca dodał, myślę, że jest bardzo zgrabnie to sobie znaczenie. Trzeba powiedzieć, że zainteresowanie moje sterowaniem internym ma swój jakby początek, kiedy wpadł mi pomysł, by przygotować dzieje oręża polskiego na fakcie nieznanego żołnierza zapisanego. To jest księga, która wyszła w 2000 roku. Ona opisuje w sposób taki bardzo przystępny każdy bój, każde wspomnienie umieszczone na drogi nieznanego żołnierza. Jednocześnie stwierdziłem, że wiele walk bardzo ważnych po naszej historii niestety nie zostało docenionych, chociaż uczestniczyłem w tym upamiętnieniu na początku lat 90. Liczyliśmy zresztą, że Pałac Saski będzie odbudowany, kolumnada się rozrośnie i będzie miejsce na inne upamiętnienie. Ciągle zresztą tym bardzo wiele jeszcze żyje. Potem była wspólna, taka była trójka, moja córka i mój mąż wspierali mnie. Przygotowaliśmy opracowanie o księdzu Ignacym Skorupce. To postać losowa, ale dla całej bitwy warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej, szalenie ważna, taka bardzo wyrazista. Dwóch kapelanów Wojska Polskiego w tej wojnie zginęło w tak dramatycznych okolicznościach. Obok księdza Ignacego Skorupki zginął też ksiądz kapitan, kapelan kawalerii, który zachorował i został przez dowódcę wysłany na tyły, by właśnie dostać się w ataku bolszewickim pod ich szeregi i został zakłuty. O tamtym niewiele wiemy, natomiast Ignacy Skorupka stał się symbolem i obrony Warszawy, i walki z bolszewikami. O księdze Skorupce jeszcze porozmawiamy, a teraz wróćmy do tego właśnie tytułu Początek cywilizacji. Ale przede wszystkim skąd właśnie pomysł, żeby tę książkę napisać? To było coś wydawnictwa. Zwrócili się do mnie, ponieważ jak dawno jestem w tym zespole, czy czuję wszystkim inicjatywom, które dążą do upamiętnienia obojowiska osowskiego. I wydawcą wydało się, że będę najwłaściwszą osobą i postarałem się sprostać temu zadaniu na tyle, na ile potrafię, uwzględniając możliwie szeroki aspekt tego boju, który w gruncie rzeczy był nie pewnym tylko fragmentem, elementem całej bitwy nad Wisłą, ale jednocześnie miał kapitalne znaczenie. Bitwa warszawska to kilka ośrodków. To przede wszystkim przedmieście warszawskie. Czyli od Pragi na wschód trzy linie obrony, które były przygotowane. Oczywiście w stopniu improwizowane, dosyć prowizoryczne, budowane często przez niefachowców. W związku z tym one nie stanowiły jakby takiej właściwej linii obrony. Tym niemniej jednak to były te ciągnące się okopy, które miały zasiekane, które miały nastawić opór. Wcześniej zresztą naczelny wódz zamierzał bronić dostępu bolszewikom do wnętrza Polski już pod Wilnem, nad Niemnem, nie udało się. Zresztą zawiódł generał Sikorski, który otrzymał polecenie obrony twierdzy brzeskiej, kiedy dotarł do twierdzy rytualnej w rynku bolszewickim. Na początku lipca utworzono 5. armię i wojenny powierzony województwo w tej armii w oparciu o twierdzę Modlin z zadaniem obrony tego wszystkiego, co jest na północ od Dolnego Bugu, aż ku granicy z Prusami Wschodu. Panie profesorze, co w tej książce możemy znaleźć? Co znajdą tutaj pasjonaci historii, ludzie, którzy interesują się historią polskiej wojskowości, no i wyjątkowymi potyczkami pan polskiej wojskowości? Znajdą przede wszystkim historię samej miejscowości. Ma ona swoją przecież już przeszłość, ale także okoliczności, w jakich dochodzi do sytuacji, kiedy wojsko bolszewickie znajdują się właśnie pod Warszawą.
czy po prostu jakiś skrócony opis wojny niewypowiedzialny z tą zresztą pomiędzy bolszewikami a Polakami, chociaż to jest konsekwencja przecież pierwszej wojny światowej, kiedy to niemieckie wojska obolowskie mają przekazywać opuszczane przez siebie terytorium w stronie polskiej, a robią to często czysto w stronie litewskiej czy w stronie bolszewickiej. To powoduje konsekwencje militarne i zderzenie tych przeciwników. Poza tym nie zdarzają się dwie ideologiczne także wizje. Formalnie obie są federacyjne, bo bolszewicka też jest federacyjna z pozoru. To tym niemniej tutaj jest zarówno konflikcje cywilizacji, zarówno chrześcijańskiej, jak i tej turańskiej wschodniej, zwłaszcza Balkan czy Armia Polna, która leczy na południu budynnego. To jest przykładem wielkiego zgromadzenia. Czyli oni się zaopatrywali tzw. taborze, tylko wszystko musieli zdobyć na przeciwniku stanowisku po prostu. Ich specyficzny styl walki i rabież fatalny tego wszystkiego, co jest zdobyczy. Rys historyczny tego wszystkiego, co poprzedzało tę warszawską, ale książka jest niezwykle bogato ilustrowana. Mamy tutaj fantastyczne zdjęcia z przeszłości. Co to za zdjęcia, co na tych zdjęciach będziemy mogli w tej książce zobaczyć. Są to zdjęcia autentyczne z okresu, kiedy sam wolno trwa konflikt. I to są zdjęcia zakopów, zdjęcia dowódców, ale przede wszystkim to są zdjęcia sytuacyjne również w różnych okolicznościach. Zarówno w walce, jak też w okopach. Rani, czy jeńcy, wszystko się co można było, a jednocześnie to, co także literatura nam przekazała w postaci choćby obrazów wielkich mistrzów, bo przecież Rabito wrosła legendą. Legendą także artystów i to zostało także podkreślone wydobyte. Skąd te zdjęcia pochodzą? Zarówno z ośrodków archiwalnych, jak i muzeum. Centralne Archiwum Wojskowe, Centralna Biblioteka Wojskowa imienia Józefa Piłsudskiego, Muzeum Wojska Polskiego, zbiory także Instytutu Józefa Piłsudskiego, zbiory własne, także zdjęcia robione w różnych kościołach, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o księdza Ignacego Skorupskiego, zachowały się niesamowite jakieś dzieła, czasem miniaturki, ale o kapitalnym znaczeniu artystycznym. Panie profesorze, ale ta książka też ma trochę zmienić, tak mi się to nie skończy, bo jeden z elementów czytania tej rocznicy z wyczerpanymi pociągami pod Warszawą jest rekonstrukcja. Dlaczego pan zdecydował się wyłączyć te współczesne próby ukazania tego bohaterstwa polskich żołnierzy pod Warszawą? Historia jest martwa. Ona nie może być martwa i nie można tylko pozostać w kręgu obrazu przeszłości. To nie może być mozaika, która będzie odtwarzała tylko. Ponieważ był to Wrocław, Bitwa Warszawska, świadomości polskiej do dziś żyły. Cieszymy się, jesteśmy dumni ze zwycięstwa pod Rynwaldem. Do dziś są rekonstrukcje tej bitwy. I jesteśmy zachwyceni Wiktorem Wiedeńskim. To mamy prawo także pamiętać, szczęśliwie pamiętamy o tym, że na przedpolu Warszawy miała miejsce także zwycięstwa bitwa z bolszewikami. I pamiętają o tym rekonstruktorzy, pamiętają warszawianie, którzy tu nie przychodzą. W związku z tym ona żyje. Żyje w naszej świadomości, wyobraźni, plenerze i chcemy to pokazać. Jest w tej książce także, że to nie jest tylko rok 20, ale to jest rok bieżący. Lata wcześniejsze. I mam nadzieję, że lata przyszłe, bo po prostu tę historię dopisujemy. Jakby ostatni rozdział upamiętnienie, a to jest potrzeba upamiętnienia. Do dziś nie mamy pomnika w Warszawie bitwy z 20 roku. A przecież to zwycięstwo naprawdę epokowe. Do rozmowy Witolda Banacha z profesorem Wiesławem Wysowskim w Polskim Radiu 24. Wrócimy już za chwilę. Reklama. Jak ja lubię pana kabarety, panie Obania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam się teraz. No na beneficie. O pani byłyśmy. Ludzie. Na beneficie. O pani śpiewałyśmy. Wszystko jest YouTube. U nas jest program Universum. Uniwersalny.
ekonomiczny też, bo dużo ekonomii jest, proszę Państwa. Jak można w tak wielkim skrócie powiedzieć edukacyjnie wszystko, czego wymaga od Ciebie Jehowa, co Jahwe od Ciebie, a co Jezus Chrystus chce? Zapraszamy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech Pani zapamięta, Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj akcji edukacyjnej w ochronie narodowych infoterapiów Pani kurator z Krakowa zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukoordynowanie kibiców Legii. Ja nie wiem, jak to formalnie będzie wyglądało. To jest takie dość ogólne sformułowanie kibice Legii Warszawa. Czy to będzie uhonorowany jakiś klub kibiców, czy jakieś konkretne osoby. To już jest sprawa do instrumentalnego rozważenia. Natomiast ważna jest idea, że kibice Legii Warszawa zrobili bardzo wiele dziadostwo wyłączamy. Dla polskiej polityki historycznej, dla dziadostwo wyłączamy. Dzisiaj poważny dzień i radio 24 powinno być też poważne, a nie kabaretowe, a o Pania wcale nie musi się z jakimś kabaretem kojarzyć. I w ogóle akcje eksterminacyjne przeciwko innym narodowościom prowadzili naziści. To byli Niemcy. Ostatnio taki dość dobry dowcip słyszałem, że naziści mieli w Polsce bardzo trudne życie w okresie okupacji hitlerowskiej, dlatego że nie mogli wsiadać do tramwaju, bo na nich były napisy Nur für Deutsche. No i to jest właśnie to. Były napisy Nur für Deutsche, a nie Nur für Nazi. To Niemcy Polaków mordowali. To Rosjanie Polaków mordowali, a nie jacyś tajemniczy naziści czy staliniści. Ta polska polityka historyczna też i wzloty i upadki. Jak pan ją ocenia na tym poziomie Polska-Rosja? Miesięcznica, kiedy przypominamy sobie Smoleńsk 2010 roku, też no, można powiedzieć przynosi jak gdyby taki posiew nowych informacji, pytań, które sobie stawiamy. A co więcej, chciałem też zapytać pana o pomniki, które też są taką kartą przetargową, czy Berlina, czy Armii Czerwonej, bo znowu ktoś pomazał je czerwoną farbą przy okazji właśnie wspomnienia powstania warszawskiego. Oczywiście, że można powiedzieć, że atakowanie pomników jest rzeczą niestosowną, ale po pierwsze, to nie są żadne pomniki. Już kilka lat temu jedna z sędzin warszawskiego sądu wyraźnie stwierdziła, uniewinniając tych, którzy pomalowali pomnik Armii Czerwonej w Parku Skaryszewskim w Warszawie, że oni nie atakowali żadnego pomnika, tylko atakowali jakiś tam obiekt, ponieważ pomniki to są miejsca upamiętniające bohaterstwo Polaków, czy też ludzi, którzy dla Polaków działali. Natomiast pomnik Armii Czerwonej nie upamiętnia żadnego bohaterstwa, nie ma niczego wspólnego z niepodległością Polski. I to jest wstyd. Nie dla tych, którzy po tych pomnikach malują, tylko to jest wstyd dla pani prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, jednocześnie wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, że w dalszym ciągu w stołecznym mieście Warszawie, w niepodległej Rzeczypospolitej, stoi pomnik komunistycznego satrapy, komunistycznego dowódcy Wojska Polskiego podporządkowanego Moskwie Zygmunta Berlinga i ona nie widzi w tym nic złego. Oczywiście w najbliższych miesiącach ten pomnik zostanie usunięty, podobnie jak pomnik w Parku Skaryszewskim, bo Sejm podjął taką właśnie ustawę o dekomunizacji przestrzeni publicznej. Ale wydawać by się mogło, że samorządowcy powinni sami wcześniej te pomniki pousuwać. Tymczasem w niektórych miastach pomniki nadal stoją. Ostatnio w Kalwarii Zebrzydowskiej piękny akt władz Kalwarii, żeby usunąć taki pomnik jeszcze zanim wejdzie ta ustawa. A pani Gronkiewicz-Waltz, będąca prezydentem miasta stołecznego, miasta bohatera, miasta, które się odznaczyło w walkach z poszczególnymi okupantami i najeźdźcami, nie widzi niczego niestosownego w tym, że na terytorium tego miasta stoją w dalszym ciągu pomniki zdrajcy polskiej racji stanu, jakim był generał Zygmunt Bernik i pomnik Armii Czerwonej, która wiadomo przecież Polski nie wyzwalała, tylko przepędzała z Polski Niemców dla swoich własnych interesów. I dlatego jestem bardzo wdzięczny również panu ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu, który wczoraj w bardzo zdecydowany sposób
w Polsce i że powiedział wręcz, że gdyby nie Armia Czerwona, to Polska nie byłaby dzisiaj krajem niepodległym. No to jest po prostu fałszowanie historii. Ja rozumiem, że wielkomocarstwowość rosyjska, wcześniej sowiecka, czy to Biała Rosja, czy Czerwona, to nie ma znaczenia, domaga się od funkcjonariuszy tego państwa, żeby tego typu sformułowania wobec Polaków, czy też innych narodów, które się wyzwoliły spod komunizmu po roku 89 formułowali. Natomiast bardzo dobrze, że pan minister Warszczykowski od razu odpowiada, żeby sobie przypomniał pan ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, że przecież to razem z Hitlerem Stalin w 1939 roku dokonał rozbioru Polski i II wojna światowa rozpoczęła się wspólnie od napadu Rosji i Niemiec na Rzeczpospolitą Polską. A poza tym porozumienie, jakie zawarte zostało na temat ochrony cmentarzy w roku 1994 wzajemne między rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, wyraźnie mówi o tym, że to chodzi o przenoszenie grobów, mogił, które są gdzieś jeszcze w miastach, na najbliższe cmentarze, bo Sowieci mieli taki zwyczaj, że chowali swoich poległych w centrach polskich miast po to, żeby zaznaczyć, że oni są właśnie tutaj panami. I to wymaga pewnych ustaleń, zresztą te ustalenia są i te groby, cmentarze są przenoszone. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy pomników, to tak jak słusznie uważa pan minister Waszczykowski, te pomniki były stawiane bardzo często przez lokalne samorządy, które chciały się po prostu przypodobać Sowietom i te samorządy powinny je zlikwidować, ale jak ich nie zlikwidują, to zlikwidowane zostaną one przez wojewodów jako przedstawicieli władzy państwowej na mocy tej właśnie niedawno podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej ustawy polskiego parlamentu. Nie ma w polskiej przestrzeni publicznej poza muzeami i skanzenami sztuki socrealistycznej miejsca na to, aby stały pomniki Armii Czerwonej, tak samo jak nie ma miejsca na to, aby stały pomniki Wehrmachtu, czy Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy innych formacji, które Polaków zniewalały. Idąc też dalej po tej linii pamięci historycznej, polskiej polityki historycznej, chciałem zapytać o dzisiaj akurat okrągła rocznica, 80. rocznica antypolskiego rozkazu NKWD, czyli początku sowieckiego ludobójstwa na Polakach, obywatelach Związku Sowieckiego. Trwało ono aż do wybuchu II wojny światowej. W wyniku tego rozkazu, także na skutek rozkazu antykułackiego, w ciągu kilku lat NKWD zamordowało około 250 tysięcy Polaków. Mordowano ich jako polskich szpionów, jako religiantów, jako antysemitów i można powiedzieć pod każdym innym pretekstem. Żonom mordowanych wrogów narodu nakazywano oddalenie się 100 km od miejsca zamieszkania, a dzieci trafiały do sowieckich dziecko domów albo umierały z głodu. To też poważna, można powiedzieć, karta historii Polaków. No i jak pan do tego się odniesie, czy jak do tego my powinniśmy się również odnieść? To jest istotne, bo dokładnie dzisiaj przypada rocznica tego dnia, 11 sierpnia 1937 roku, kiedy Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Nikołaj Jeżow na polecenie Józefa Stalina wydał rozkaz numer 00485 rozpoczynający tak zwaną operację polską NKWD, której cel stanowili Polacy zamieszkujący dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, które na mocy traktatu ryskiego objął swoje władanie w roku 1921 Związek Sowiecki. I bardzo dobrze, że o tym mówimy, dlatego że dla nas najczęściej ludobójstwo sowieckie dokonane na Polakach jest symbolizowane Katyniem i innymi miejscami, ale Katyń to jest taki symbol. Tymczasem Katyń to rok 1940, ale już w latach 37-38 była porażająca skala ludobójstwa, która do tej pory jest zapomniana. Niektóre szacunki z lat 1937-38 mówią o tym, że zamordowano 111 091 osób, a kolejnych 28 744 skazano na wieloletni pobyt w łagrach. I jak zapisano w uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lipca 2017 roku w sprawie upamiętnienia polskich ofiar zbrodni NKWD, o bestialstwie tego zbrodniczego systemu świadczy fakt, iż masowym represjom i przesiedleniom poddawano także rodziny ofiar, w tym również dzieci, o czym ojciec wspomniał. I dlatego bardzo dobrze, że Instytut Pamięci Narodowej pod prezesurą pana doktora Jarosława Szarka, któremu notabene składam serdeczne życzenia urodzinowe, bo dziś ma urodziny, a więc myślę, że to jest dobra okazja, aby Jarkowi złożyć.
złożyć takie właśnie życzenia na antenie Radia Maryja. Otóż Instytut Pamięci Narodowej pod kierunkiem doktora Jarosława Szarka przywiązuje ogromną wagę do upamiętnienia tej właśnie operacji polskiej NKWD, która oznaczała śmierć przez rozstrzelanie niemal 1/5 wszystkich Polaków, którzy po wspomnianym traktacie ryskim znaleźli się w granicach Związku Sowieckiego. Oni byli rozstrzeliwani, oni byli mordowani, oni byli w sposób okrutny prześladowani tylko dlatego, że byli Polakami, ponieważ nie udał się tak zwany eksperyment polski polegający na tym, że na terenie Związku Sowieckiego utworzono takie okręgi, tak zwaną Marklewszczyznę i Dzierżowszczyznę od imienia Marklewskiego, Juliana i Dzierżyńskiego Edmunda, w